wielki sukces naszego klubu. Tak, ale tego się spodziewaliśmy, tak jak mówiliśmy wcześniej. Zawodnicy są dobrze przygotowani z wielu naszych podsekcji. Zdecydowanie ilością, nawet jak to się mówi, żeśmy zwyciężyli, a jakość jeszcze do tego dodała takiego dodatku. Generalnie chyba żeśmy się spodziewali tych sukcesów na pewno, natomiast niespodzianką są pewne wyniki, nawet nie tych najlepszych zawodników, ale ci, którzy w takim dużym, poważnym starcie zdobyli 6 pozytywnych wyników, tak zwane po naszemu zaliczenie 6 podejść, czyli 3 w rwaniu, 3 w poczucie, to jest duże osiągnięcie. Także nie chciałbym tutaj nikogo wyróżniać, bo stanowimy jeden duży team i chcielibyśmy po prostu tak pozostać. Niedawno odbieraliście maskotkę budowlanych. Piękne medale z tym wizerunkiem. No, to jest to, co ja mówiłem. Kto będzie z nami, będzie reklamowany, prawda? Mamy jakiś taki swój wizerunek. Mamy ludzi, którzy chcą pokazać, że my w Nowym Tomyślu jesteśmy na najwyższej półce. No i rzeczywiście chyba to wszystko razem, ten nasz misiu, te medale, dyplomy, plakaty, banery, to chyba można powiedzieć powaliło na kolana. Mała miejscowość, ale z wielkim sercem dla podnoszenia ciężarów. Przede wszystkim chciałem podziękować organizatorom dzisiejszej imprezy, Mistrzostw Polski. Także myślę, że jesteśmy przygotowani bardzo dobrze. Polski Związek jest również współorganizatorem. Przede wszystkim Polski Związek wspiera takie ośrodki jak Nowy Tomyśl. Mamy ich 6 w Polsce. Są to jedni z najlepszych zawodników. Oczywiście dobrani trenerzy, którzy prowadzą zajęcia z nimi. I tutaj będziemy pilnowali tego, żeby takie kluby i ośrodki rozwijały się jak Nowy Tomyśl. No właśnie, mieliśmy już Patrycję Pichowiak, olimpijkę. Czy na takich mistrzostwach młodzików można znaleźć talenty? No na pewno. Nowy Tomyśl to nie tylko Piechowiak, o którym tutaj żeśmy wspomnieli, ale jest to olimpijka, pierwsza olimpijka, która reprezentowała Nowy Tomyśl, ale pamiętamy Pawła Najtka, pamiętamy tatę Patrycji, także wielu wspaniałych zawodników, którzy rozsławili tak naprawdę Nowy Tomyśl w świecie ciężarowym. Jak pan ocenia poziom tych mistrzostw? No poziom, można powiedzieć, jeżeli są bite rekordy Polski, to mówi samo za siebie. Także młodzież bije rekordy w każdej kategorii wagowej, praktycznie mamy poprawiane rekordy Polski. Także to moją osobę cieszy. Myślę, że kibiców ponoszę ciężarów również. Zgodnie z przepuszczeniami udało nam się tą rywalizację tutaj podczas zawodów, podczas Mistrzostw Polski w klasyfikacji klubowej wygrać. Jest duża szansa, że będzie również zwycięstwo w klasyfikacji wojewódzkiej, ponieważ do tej dużej liczby punktów przyczyniły się oczywiście kluby, reszta klubów z Wielkopolski, Kobra, Kościan, oczywiście Opalenica, Gołańcz, Trzcianka i Gniezno. Więc mamy tutaj naprawdę historyczną chwilę, ponieważ Wielkopolska okazuje się najlepsza w grupie lat 15. Wystawiliśmy najliczniejszą grupę zawodników na tą imprezę, około 35 zawodników. Z tej grupy 7 z nich zdobyło medale, także jest to na pewno dla nas bardzo, bardzo miła chwila. Oprócz tego zdobyliśmy jeszcze 3 zawodników, zdobyło 3 medale w bojach poszczególnych. Także łącznie w sumie 10 medali, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej w wyboju 7. No cóż, bardzo praktycznie większość zawodników zajęła miejsca w pierwszej dziesiątce. To również świadczy o tym, że bardzo wysoki poziom reprezentowali. Wiadomo, że tutaj przyjechała cała Polska. Każdy walczył o jak najlepsze lokaty, o jak najlepsze wyniki, więc tutaj no, bycie w pierwszej dziesiątce również jest olbrzymim sukcesem. Aczkolwiek bardzo się cieszymy, bo wszyscy nasi zawodnicy dali z siebie 100% możliwości. Była to dla nich najważniejsza impreza w tym roku. Tak, oczywiście, jak wspomniane było wcześniej, COVID troszeczkę przemieszał nam szyki, ale jednak udało nam się wyjść z tego obronną ręką. Jednak tutaj ten charakter i wytrwałość sportowca dało sobie znać. Praktycznie wszyscy zawodnicy też zapunktowali, więc naprawdę słowa duże uznania, duże podziękowania dla zawodników, dla trenerów naszych podsekcji. Tutaj ja kieruję słowa oczywiście największe podziękowania. Patrycja Pichowiak, Krzysztof Chorodecki, Mateusz Miciński. No tutaj te osoby, które wspólnie razem z nami tutaj w Nowym Tomyślu, no przyczyniły się walnie do tego sukcesu.
Paulina, przede wszystkim gratulacje z wielkiego sukcesu. Masz złoto, powiedz, jakie to jest uczucie? No jest, tak naprawdę jest super, ale to jest tak jakby zasługa moja i tak naprawdę trenerów, bo przez rok ciężko jakby na to trenowałam, bo w tamtym roku na Mistrzostwach Polski byłam piąta i teraz nagle jestem pierwsza. Medale mam za rwanie, podrzut i dwubój. Wszystkie trzy złote. Walczymy z koronawirusem. Nie były te treningi takie jak zawsze? Były jakieś obostrzenia? Jak sobie z tym poradziłaś? Znaczy, to było tak, że ja cały sprzęt miałam u siebie w domu. Ja trenowałam codziennie po dwa razy dziennie. Bo wtedy jeszcze był taki okres, że było już ciepło i już mogłam trenować. Jakby miałam takie, no nie fajne warunki, ale jakoś się poprawiłam samemu. Plany na koniec tego roku i na przyszłość? Jeżeli COVID tego wszystkiego nie zepsuje, to chciałabym trenować tak, jak trenuję. I może największe marzenie to są Mistrzostwa Europy. Może kiedyś się uda. Od 3 lat trenuję dla budowlanych. Trenuję 6 razy w tygodniu, po 2,5 godziny. W tym roku też byłem w Zamościu, które zdobyłem złoto też. Na przyszłość, w następnym roku na pewno wyjaśnię, chciałbym na Europę będę walczył. Zawsze jest jakiś stres, że coś nie wyjdzie, ale no, jestem dumna z siebie, że wszystko dobrze poszło tak po mojej myśli, tak jak miało być. Od 5 lat trenuję. A od 2 lat jeżdżę na zawody. Co roku praktycznie zdobywam te medale, więc zawsze jest stres, że no, w tym roku nie pójdzie i będzie tak, że nie będzie medalu, ale no, co roku się udaje i wszystko dobrze. Ja jestem do lat 15, do 59 kilo. Jest rwanie, podrzut i dwubój i za każdy bój jest medal osobno. No i ja zdobyłam 3 srebrne. Co dalej, Patrycja, z tobą? No, zamierzam trenować i ciągnąć swoją karierę. Mam nadzieję, że się nie skończy tak szybko i że to dopiero początek i będę miała jeszcze większe sukcesy. Twoje marzenie na przyszłość? Na pewno start nie tylko na Mistrzostwach Polski, ale na większych, żeby gdzieś wyjechać i się pokazać to, co umiem.